I dzisiaj chciałbym zacząć od zwrócenia uwagi na wersy od 3 do 5, które brzmią: także i stare niewiasty niech chodzą w ubiorze przystojnym, jako przystoi świętym, niech nie będą potwarliwe, nie kochające się w wielu wina, poczciwych rzeczy nauczające, aby młodych pań rozumu uczyły, jakoby męże swoje i dziadki miłować miały, a były roztropne, czyste, domu pilne, dobrotliwe, mężom swym poddane, aby słowo Boże nie było bluźnione. Dzisiaj w naszym nieszczęśliwym kraju powiedzenie, że niewiasta ma zajmować się domem i być poddana mężowi, jest traktowane czasami jako żart albo jako obelga czy obraza. W przypadkach najbardziej skrajnych panie zamiast dzieci chcą mieć kariery, chcą być niezależne, pobożne niewiasty nazywają pogardliwie kurami domowymi, a same w siebie wywyższają jako te, które wyrwały się spod niewoli mężczyzn. Ale problem niestety jest dużo szerszy niż garstka wariatek zwanych feministkami, bo domy w Polsce, w których mąż jest głową rodziny, są rzadkością. W większości rządzą żony albo, co gorsza, ich matki. Czyli te słynne teściowe z dowcipów. I z dowcipów, które są objawem tego, że mężczyźni nie potrafią rozwiązać swoich problemów po męsku, tylko jak dzieci robią sobie podśmiechujki po kątach. Dlatego dzisiejsze kazanie zatytułowałem Matriarchat Polski. I chciałbym po pierwsze wyjaśnić, co złego jest w tym, że rządzą niewiasty. Po drugie, powiedzieć, gdzie mamy z tym do czynienia. I po trzecie, co należy z tym począć. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową w 2 rozdziale, to jest na samym początku. I za wszystko, 2 Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, będziemy czytać od wersu 18. I za wszystko, co dzisiaj powiem, z pewnością wiele osób się na mnie obrazi. I no i nie szkodzi, jakby Jezus obiecywał, że tak będzie, ale chciałbym tylko, żeby każdy zdawał sobie sprawę, że ja tutaj nic nie wymyślam i nie mówię nic nowego, a głoszę tylko to, co jest napisane w Biblii, w Słowie Bożym, w Słowie Boga, który się nie zmienia, który wczoraj i dziś, tenże i na wieki. Także co jest złego w tym, że niewiasta panuje nad mężem? No może chociażby to, że Bóg powiedział, że ma być na odwrót. Przeczytaliśmy w liście do Tytusa, że niewiasty mają być mężom swym poddane, aby słowo Boże nie było bluźnione. I nie jest to nauka, która powstała w Nowym Testamencie, ale sięga ona samego początku. I przeczytajmy właśnie 2 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej od 18 wersu. I rzekł też Pan Bóg: niedobrze być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc, która by była przy nim. A gdy stworzył Pan Bóg z ziemi wielki zwierz polny, wszelki zwierz polny i wszelkie ptactwo niebieskie, wtedy je przywiódł do Adama, aby obaczył, jako je nazwać. Miała, jakoby nazwał Adam każdą duszę żyjącą, tak aby było imię jej. Wtedy dał Adam imiona wszystkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu i wszelkiemu zwierzowi polnemu. Lecz Adamowi nie była znaleziona pomoc, która by przy nim była. Wtedy przypuścił Pan Bóg twardy sen na Adama i zasnął. I wyjął jedno żebro jego i napełnił ciałem miasto niego. I zbudował Pan Bóg z żebra onego, które wyjął z Adama, niewiastę i przywiódł ją do Adama. I rzekł Adam: toć teraz jest kość z kości moich i ciało z ciała mego, dlategoż będzie nazwana mężatką, bo ona z męża wzięta jest. Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoje, a przyłączy się do żony swojej i będą jednym ciałem. A byli oboje nadzy, Adam i żona jego, a nie wstydzili się. A wąż był chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta polne, które był uczynił Pan Bóg. Ten rzekł do niewiasty: także to, że wam Bóg rzekł, nie będziecie jedli z każdego drzewa sadu tego? I rzekła niewiasta do węża: z owocu drzewa tego pożywamy, ale z owocu drzewa, które jest w pośród sadu, rzekł Bóg, nie będziecie jedli z niego, ani się go dotykać będziecie, byście snać nie pomarli. I rzekł wąż do niewiasty: żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe.
Widząc tedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła. Dała też i mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. Zatem otworzyły się oczy obojga i poznali, że byli nagimi, i spletli liście figowe, a poczynili sobie zasłony. A wtem usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po sadzie z wiatrem dniowym i skrył się Adam i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewa sadu. I zawołał Pan Bóg Adama i rzekł mu: gdzieżeś? Który odpowiedział: głos twój usłyszałem w sadzie i zląkłem się, dlatego żem nagi i skryłem się. I rzekł Bóg: któż ci pokazał, żeś jest nagim? I zaliś nie jadł z drzewa onego, którym zakazał tobie, abyś nie jadł? Wtedy rzekł Adam: niewiasta, którąś mi dał, aby była ze mną, ona mi dała z tego drzewa i jadłem. I rzekł Pan Bóg do niewiasty: cóżeś to uczyniła? I rzekła niewiasta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: i żeś to uczynił, przeklętym będziesz nad wszystkie zwierzęta i nad wszystkie bestie polne. Na brzuchu twoim czołgać się będziesz, a proch żreć będziesz po wszystkie dni żywota twego. Nieprzyjaźń też położę między tobą i między niewiastą, i między nasieniem twoim i między nasieniem jej. To potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę. A do niewiasty rzekł: obficie rozmnożę boleści twoje i poczęcia twoje, w boleści rodzić będziesz dzieci, a wola twa poddana będzie mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie. Zaś rzekł do Adama: i żeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś z drzewa tego, o którym ci przykazał, mówiąc: nie będziesz jadł z niego, przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego, a ona ciernie i ocet rodzić będzie tobie, i będziesz pożywał ziela polnego, w pocie czoła oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty, boś proch i w proch się obrócisz. I to jest historia, którą wszyscy dobrze znamy, ale zawsze warto ją przeczytać w całości. I teraz co tutaj widzimy? Po pierwsze, to nie mąż jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża. Po drugie, to nie Adam był zwiedziony, ale niewiasta, zwiedziona będąc, przestępstwa przyczyną była. Teraz niewiasta była zwiedziona, ale to Adam otrzymał bezpośrednie przykazanie od Boga, żeby nie jeść z tego drzewa. I jednak zamiast usłuchać głosu Boga, usłuchał głosu żony swojej. I to pokazuje problem, który miało i ma wielu mężczyzn, który polega nie na tym, że nie wiedzą, co jest dobre, ale na tym, że ulegają presji otoczenia, czy kolegów, czy żony, czy kogokolwiek innego, i robią to, co wiedzą, że jest złe. Tak jak zrobił to Adam, jak zrobił to król Saul i wielu innych. W tej kwestii drobnym wzorem jest król Dawid, który w wielu ciężkich sytuacjach nie ulegał nigdy presji otoczenia, ale zawsze polegał na Panu, dlatego został nazwany mężem według serca Bożego. Ale wracając do początku. Z powodu grzechu Adama w wersie 16 czytamy, co Bóg powiedział do niewiasty, a rzekł: obficie rozmnożę boleści twoje i poczęcia twoje, w boleści rodzić będziesz dzieci, a wola twa poddana będzie mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie. Wola twa będzie poddana mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie. I tutaj został ustalony porządek rzeczy, jaki ma być. Otwórzmy pierwszy list Piotra w trzecim rozdziale. Że wola niewiasty została poddana mężowi. Bóg dał prawo mężowi, żeby mówił żonie, co ma robić, i ona, gdy jest nieposłuszna, grzeszy. Tak został świat urządzony na początku i taką samą naukę głosili apostołowie. Jak napisał Piotr: także i żony, bądźcie poddane mężom swoim, aby i ci, którzy nie wierzą słowu, przez pobożne obcowanie żon bez słowa pozyskani, byli obaczywszy czyste w bojaźni Bożej obcowanie wasze, których ohędostwo niech będzie nie ono zwierzchne w spleceniu włosów i obłożeniu się złotem, albo w ubieraniu się w szaty, ale on skryty serdeczny człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożym kosztowny. A bowiem tak niekiedy i one, święte małżonki, zdobiły się, będąc poddane mężom swoim, jako Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem, której wy stałyście się córkami, gdy dobrze czynicie, nie bojąc się żadnego postrachu.
I dziś obowiązują te same zasady. Oczywiście są one wbrew aktualnym obyczajom i temu, co się mówi w telewizji, ale musisz sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Kto tutaj ustala zasady? Czy twoi sąsiedzi, czy twoja żona, czy jakaś gęba w telewizji, czy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, czy może jednak Bóg? Ja stawiam na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uważam, że to jest dobry wybór, ale niestety znakomita większość ludzi ma głęboko w nosie Boże przykazania. I widzimy żony, które nie szanują swoich mężów, nie słuchają się ich. Widzimy mężów, którzy nie kochają swoich żon, nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności za rodzinę. I żeby nie opisywać może 100 rodzajów patologii, na jakie możemy natrafić, to przeczytajmy, jak powinna wyglądać rodzina. I niech każdy sam sobie porówna, co widzi dookoła siebie z tym wzorem i sam zobaczy, komu blisko, a komu daleko. Jak przeczytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej, powiedziano, że opuści człowiek ojca swego i matkę swoje, a przyłączy się do żony swojej i będą jednym ciałem. To znaczy, że kiedy mąż żeni się z niewiastą, mają opuścić swoich rodziców. To znaczy, że nie muszą się przeprowadzić do innego miasta, ale mają się stać niezależnym podmiotem, gdzie rodzice już nie mogą im rozkazywać i wymagać od nich posłuszeństwa we wszystkim, bo oni już są niezależni. I to już nie oni muszą zapewnić, i to już nie ojciec musi zapewnić byt swojej córce, ale to mąż jest wtedy za nią odpowiedzialny i to on ma zapewnić jej byt. Tak jak zresztą Bóg powiedział do Adama, w pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyż jest z niej wzięty, boś proch i w proch się obrócisz. W pierwszym liście do Tymoteusza 5:8 napisano, że jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny. Czy jeżeli ktoś nie utrzymuje swoich domowników, swojej żony i dzieci, no to Biblia mówi, że jest gorszy niż niewierny. I teraz tak, mężczyzna pracując w pocie czoła ma zapewnić swoim domownikom jedzenie i ubranie. Nie ma mowy o iPhone'ach, komputerach, wyjściach do kina i różnych zabawkach. To wszystko jest opcjonalne. Jeżeli dzięki pracy twojego męża masz co jeść i w co się ubrać, to spełnił on swoją powinność. Wszystko, co jest ponadto, to jest dodatkowe błogosławieństwo. Bo sam Jezus obiecał nam zapewnić jedzenie i odzienie. I o to się mamy nie martwić, bo powiedział, że jeżeli będziemy szukać sprawiedliwości Królestwa Bożego, to te rzeczy zostaną nam dodane. I jeszcze dla jasności, nie wiem, czy widzieliście kiedyś niewiastę stojącą przed szafą pełną ubrań, która mówi, że nie ma co na siebie włożyć. Jeżeli masz więcej ubrań niż też, które masz na sobie, to znaczy, że możesz jedne mieć na sobie, a drugie mieć w praniu. Także jest to pełen luksus. Tutaj w tym kontekście rzecz, która wzbudza moją obrazę, to jest jak widzę mężów, którzy chcą mieć więcej pieniędzy i wysyłają swoją żonę do pracy poza domem, przez co ona nie ma czasu zajmować się dziećmi. Dzieci lądują w żłobku czy w przedszkolu, bo tatuś bardziej niż żonę i dzieci kocha mamonę. Otwórzmy list do Efezjan w 5 rozdziale. List do Efezjan, rozdział 5. I podsumowując, wzorowy dom to taki, gdzie mąż jest głową, utrzymuje swoich domowników, miłuje swoją żonę i dzieci. I może dodając jeszcze do miłowania dzieci, to dodajmy, że kto zawściąga rózgi swej, ma w nienawiści syna swego, ale kto go miłuje, w czas go karze. Bo jeżeli pozwalasz swojemu synowi na wszystko i nigdy go nie karcisz, to znaczy, że nie obchodzi cię, co z niego wyrośnie, a takiego podejścia miłością nazwać nie można.
Ale wracając do wzoru, to mąż ma miłować żonę, żona ma szanować męża, być mu poddaną i domu pilną. No i oczywiście nikt, kto chce być wzorem, nie powinien nadużywać wina, być trzeźwy. Tak przy okazji, w naszym kontekście polskim może to być istotne. I przeczytajmy w 5 rozdziale listu do Efezjan od wersu 22. Żony, bądźcie poddane mężom swoim jako Panu, albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a on jest Zbawicielem ciała. Jako tedy Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie zań, aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo, aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy, albo zmarszczki, albo czego takiego, ale iżby był święty i beznagany. Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jako swoje własne ciała. Kto miłuje żonę swoje, samego siebie miłuje. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jako i Pan Kościół. Gdyżeśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego. Dlatego też opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. I tutaj apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, jak powinna się zachować żona względem męża, jak mąż powinien się zachować względem żony. Żona powinna być podległa mężowi jak Kościół Chrystusowi, a mąż powinien miłować żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół, dawając samego siebie za nią. I tak powinno być. I jeżeli ktoś z was wychował się w domu, w którym tak wyglądały relacje między rodzicami, no to jesteście szczęściarzami. Niestety w większości polskich domów ojcowie są albo nieobecni, albo pijani, albo siedzą skuleni pod pantoflem żony i robią wszystko, co im się powie, a w porywach odwagi zdobywają się na żart o żonie albo o jej matce. Otwórzmy drugą księgę Mojżeszową w 21 rozdziale. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 21. Muszę sobie porobić zakładki następnym razem. W takich warunkach, o jakich wspomniałem, gdzie ojca w domu albo nie ma, albo jest pijany, albo jest posłuszny żonie, to ciężko jest o normalność, o to, żeby kraj wyglądał normalnie, jeżeli tak wyglądają domy w Polsce. Jednym z objawów tego chorego stanu rzeczy są ci wszyscy bezbożnicy, którzy wychodzą teraz na tak zwane czarne protesty, które mają być wyrazem niechęci do nowej ustawy antyaborcyjnej. I może jest to dzisiaj dobra okazja, żeby sobie o tym powiedzieć dwa słowa. I zacząłbym może od tego, co to w ogóle jest aborcja, a potem powiedział ze dwa słowa o samej ustawie. Także co to jest aborcja? To inaczej przerwanie ciąży. Ciąża, jak wszyscy wiemy, trwa około 40 tygodni, czyli 280 dni od poczęcia do rozwiązania. I jeżeli w tak zwanym międzyczasie celowo usunie się dziecko z łona matki, zanim będzie ono zdolne do przeżycia poza jej organizmem, zostanie ono zabite w trakcie procedury lub umrze po jej zakończeniu, to wtedy mamy do czynienia z aborcją. I teraz przeczytajmy, co na ten temat mówi Biblia. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 21, wers 14. Ale jeśli by kto umyślnie przeciw bliźniemu swemu, zasadziwszy się zdradą, zabił go i od ołtarza mego weźmiesz go, aby umarł. A aborcja jest to wyjątkowo obrzydliwym rodzajem zdrady, gdzie matka zasadza się na życie własnego dziecka. Przepraszam, że opisuje takie rzeczy, ale żyjemy na świecie, gdzie niewiasty domagają się, aby móc legalnie mordować własne dzieci. Myślę, że jest to coś, z czego warto sobie zdawać sprawę. Mi się to osobiście w głowie nie mieści.
Znaczy, one oczywiście nie przedstawiają tego w ten sposób, nie mówią tego wprost, że chcą zabić te niewinne dzieci. I aby zagłuszyć swoje sumienie, próbują wmówić sobie i innym, że nienarodzone dziecko to nie człowiek, że to embrion, jakiś zarodek, że to jeszcze coś innego. Otwórzmy Ewangelię Łukasza w 1 rozdziale. 1 rozdział Ewangelii Łukasza. No i trzeba przyznać, że jest to całkiem sprytne w sumie, bo jeżeli nie wolno zabijać ludzi, to powiedzmy, że ci, których chcemy zabić, to nie ludzie i sprawa załatwiona. I co gorsza, niektórzy faktycznie dają się nabierać na tą argumentację i się zaczynają zastanawiać, czy te nienarodzone dzieci to faktycznie ludzie, no bo jeszcze są takie małe, nic nie mówią, jeszcze niezupełnie podobne. Jest to jakiś czysty absurd. Bóg powiedział Jeremiaszowi: pierwej, niżelim cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej, niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię za proroka, narodom dałem cię. I przeczytajmy w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza od wersu 30. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, wers 30. Tutaj mówi anioł do Marii i rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, albowiem znalazłaś łaskę u Boga, a oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a synem Najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Zatem Maria rzekła do anioła: jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam? A odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię. Przetoż, iż to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. A oto Elżbieta, pokrewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc jest szósty onej, którą nazywano niepłodną. Bo nie będzie niemożne u Boga żadne słowo. I rzekła Maria: oto służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej anioł. Wtedy wstawszy Maria w onych dniach, poszła w górną krainę z kwapieniem do miasta judzkiego, a wszedłszy do domu w dom Zachariaszowy, pozdrowiła Elżbietę. I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Marii, skoczyło niemowlątko w żywocie jej i napełniona jest Elżbieta Duchem Świętym. I zawołała głosem wielkim i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. Skądże mi to, iż przyszła matka Pana mego do mnie? Albowiem oto jako doszedł głos pozdrowienia twego do uszów moich, podskoczyło do radości niemowlątko w żywocie moim. I zwróćcie tutaj uwagę, że Maria ledwie co zaszła w ciążę i w wersie 43 Elżbieta nazywa ją matką. Już. Dużo przed porodem. Mamy tu w tym fragmencie też Jana Chrzciciela, który podskoczył z radości w łonie swojej matki, która była z nim w szóstym miesiącu. Czyli Biblia przedstawia dzieci w łonie matki jako dzieci, jako prawdziwych ludzi, nie żadne embriony czy jakieś wynalazki. Jeremiaszowi, jak już mówiłem, Bóg powiedział, że znał go zanim się urodził i zanim utworzył go w łonie jego matki. Bóg stwarza człowieka w żywocie matki, a ktoś ładuje tam metalowe przyrządy albo jakąś chemię i tego człowieka zabija. Jakby tego było mało, to ci mordercy domagają się jeszcze, żeby móc to robić legalnie i żeby nie ponosić za to żadnych konsekwencji. Krzyczą o prawach kobiet, o prawie wyboru. Przecież mają wybór. Jak nie chcą zachodzić w ciążę, to mogą nie być z mężczyzną. Chyba nie jest tajemnicą, skąd się dzieci biorą. A ja mam pytanie, gdzie są ojcowie tych wszetecznic, które chcą mordować te dzieci? Czemu ich nie nauczyli, że mordowanie dzieci jest nie w porządku? Nie wiem, to jest chyba coś, co wypadałoby przekazać swoim dzieciom. Czemu na naszej ziemi ma się uprawiać rzeź niewiniątek? Czemu ojcowie
tych wszeteczników, którzy zapładniają te niewiasty, nie nauczyli ich, że jak mąż, mężczyzna chce być z niewiastą, to bierze ją sobie za żonę i jest z nią aż do śmierci. Że mężczyzna jest odpowiedzialny za to, co robi, a nie dla swojej wygody rozlewa niewinną krew. No i oni oczywiście mają różne tam argumenty. A co w przypadku gwałtu? To jest oczywiście rzadki przypadek, ale może się zdarzyć. W takim przypadku należy zabić gwałciciela, a nie jego dzieci. To myślę powinno być jasne i jest to logiczne. Mają jeszcze lepsze argumenty. Na przykład, a co jak matka nie ma pieniędzy, jest samotną matką i nie wie jak wychować dzieci? Noż na litość boską. Czy w Polsce ktoś umiera z głodu? Ja rozumiem, że nie wszyscy są bogaci, ale w Polsce nikt z głodu nie umiera. Poza tym jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, więc jakoś to będzie. I czy naprawdę zamiast prosić innych ludzi o wsparcie w ciężkiej sytuacji, wolisz zabić własne dziecko? Szczyt absurdu. Ale nie oszukujmy się i nie wymyślajmy jakichś niestworzonych scenariuszy, bo najczęstszą przyczyną aborcji jest to, że dziecko jest zwyczajnie niechciane, że rodzice mieli inny pomysł na życie w tej chwili i po prostu jest im nie po drodze. Więc zamiast wymyślać jakieś niestworzone powody, jak chcesz zabić swoje dziecko, to może zdobądź się na chwilę szczerości i powiedz mu, wiesz co, Jasiu, mama cię nie planowała, a teraz jest trochę zajęta, poza tym twój tatuś to straszny cham, więc umówiłam się z lekarzem na 14 i pójdziemy cię zabić. Co ty na to? Zamiast chrzanić jakieś głupoty o prawach kobiet. Czy aborcja to morderstwo. To jest absolutnie jasne. Jeszcze dwa słowa co do samej ustawy, która wywołała tyle kontrowersji dniami ostatnimi. Także o samym dokumencie. Na wstępie ustawa zmienia nazwę z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży na o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowywaniu do życia w rodzinie. I ustanawia brzmienie pierwszego artykułu na niniejsze. Każdy człowiek ma przyrodzone prawo do życia od chwili poczęcia, to jest połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej. Życie i zdrowie dziecka od jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa. I to jest świetna zmiana. Myślę, że tu się wszyscy zgodzimy, że to jest zgodne z prawdą, że życie ludzkie należy chronić od momentu poczęcia do śmierci. Naturalnej najlepiej, albo jakiejś innej. I to jest fajne, no głupio tylko, że takie oczywiste rzeczy trzeba tłumaczyć, ale dużo bardziej wolę przepisy, które stronami opisują to, że deszcz pada z góry na dół, niż takie, które próbują wytłumaczyć, że deszcz pada z dołu do góry. Także początek jest świetny, ale dalsza część ustawy jest szalenie rozczarowująca. W artykule 152 w paragrafie pierwszym czytamy: kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. I tam dalej są jeszcze różne inne wymiary kary na różne inne okazje, jak to się, w zależności od tego, jak to się dzieje. No ale ogólnie jest przewidziane od 3 miesięcy do 5 lat za morderstwo. Czyli można zamordować nienarodzone dziecko, pójść na 3 miesiące do paki i sprawa załatwiona. No to jest średnio poważne i ta nowa ustawa nie znosi różnicy nadal między dzieckiem nienarodzonym a narodzonym. Nadal traktuje się je inaczej. Jeżeli zabije się dziecko przed narodzeniem, to można, to idzie się siedzieć na 3 miesiące do 5 lat. Jeżeli zabije się dziecko po narodzeniu, to idzie się na 8 lat albo do 25. Taka jest kara za morderstwo w Polsce. Zresztą obydwie te kary są niedorzeczne, bo karą za morderstwo powinna być kara śmierci, a nie jakieś przetrzymywanie w zakładach.